Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i moi drodzy, zapraszam do pojedynku klubów w lidze 7C. Ostatnio awansowaliśmy, więc bardzo fajna sprawa. Tutaj kompletuję troszeczkę nasz team, żeby był coraz mocniejszy i fajnie, że coraz więcej ludzi się tutaj dopisuje. Aktualnie mamy 40 zawodników zapisanych do turnieju. Witam wszystkich z osobna i z ogólna. Moi drodzy widzowie, bawmy się, godzina 40, gramy, godzina 40 będzie trwał ten turniej w formie arena, przypominam, i tempo gry 5 minut plus 0. I można też robić berserki, także zapraszam do zabawy. Link już wam wstawię tutaj na czacie do tego turnieju, ale trzeba być w klubie Team, w klubie Pan Szachuś Klub i tam Ardeno wysyła zawsze wam linka w wiadomości, tam dzwoneczek klikacie i tam godzinę przed turniejem, czy kilkadziesiąt minut przed turniejem jest ta informacja i wszystko jest podlinkowane, bardzo proste, no więc tylko korzystać z tego. Znaczy, jeżeli ktoś chce oczywiście tutaj powalczyć w drużynie. Dzisiaj liczy się 7 najlepszych wyników. Zawsze ten hetmanik tutaj, co pokazuje po prawej stronie i w górę, to liczą się 7 najlepszych wyników. Na razie to jest lista startowa, więc nie powiedziane, że te osoby akurat będą punktować. A to jest wszystko brane pod względem rankingu. 5 plus 0, jasne, ale tutaj wiecie, tutaj trzeba być sprytnym w takich ligach i trzeba próbować, no jak ktoś lubi grać bardzo szybko, no to obcinać czas. Wtedy można zdobywać więcej punktów i to jest super bonus. No cóż, za 2 minuty rozpoczynamy tutaj już naszą ligę, także trzymajcie krzesła mocno i myszki solidnie tutaj przygotujcie do walki. No i co, będziemy się bawić. Cóż mogę więcej powiedzieć? Co tam u Was słychać dobrego? Piszcie. Czy wszyscy zdrowi? I czy ktoś się wybiera na Mistrzostwa Europy do Katowic, które startują już w piątek? Tak, można się w każdym momencie dopisać. Bez problemu. Przybli. Można. Bez problemu. Jaką strategię proponuję, żeby wygrywać? Obcinać czas na pół i wygrywać. A z szachowego punktu widzenia, no to ciężko stwierdzić. No, wiecie, jeżeli ktoś nie ma, że tak powiem, takiego ciśnienia, no to na spokojnie, grać te na 5 minut, no starać się wygrywać. Najlepiej wygrywać 3 partie z rzędu, to się bardzo, bardzo kalkuluje. Link jest w opisie. Tak, dobrze, już sobie tutaj widzę, poradziłeś. Dzięki Danko, wszystkim Wam również życzę powodzenia. Mam nadzieję, że dużo nas dzisiaj będzie i będziemy walczyć. Już odświeżam w ogóle, jak ta sytuacja wygląda. 58 osób, fajnie. Doszło nas więcej, no to się robi dosyć ciekawie. Zobaczcie, mamy Bamboszko, mamy Bubu06. Kim jest Bubu06? Czy ja tego zawodnika poznam? No nie, ale ostatnio grał, też bardzo się cieszę, że jest. Mógłby się przedstawić na czacie, byłoby miło. Jest Alcybiad, Superancko, Ardeno, Kleoban, Bufory. No, wszystkich nie przeczytam oczywiście, także wybaczcie. Pan Lewus na samym dole. Bardzo ciekawa nazwa. No, jeszcze tutaj odświeżam. Mamy 20 kilka sekund do rozpoczęcia. Zaraz jedziemy. Bawcie się dobrze, trzymajcie mocno. Myślmy szybko i dobrze myślmy. I zdobywajmy dużo punktów, żeby 10, być w pierwszej 9, trójce. To jest 8, dzisiejszy cel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, No i jedziemy, moi 0. drodzy. Któż nam przypadnie? Obcinamy czas. Tutaj się często ten czas obcina. Ludzie to robią, bo chcą zdobywać więcej punktów. Takie dziwaczne posunięcie. Będę grał jakieś dziwne ruchy tutaj na niego. Niech się przyzwyczaja. Jakiś F5 dostanę pewnie. A dostanę F5. Co tam? Przeżyjemy i z tym. To jest kwestia, żeby czas ogarnąć. Jedziemy tak. To koło do góry.
Haka trochę tutaj pozycja zamurowana, ale to jest kwestia tego, żeby wygrać, czy brzydko, czy ładnie, nieważne, ważne, żeby wygrać. No na pewno białe mają lepszą sytuację, to się zgodzę. Bez dwóch zdań, jakiś skoczek B6, cokolwiek, no właśnie. Okej. Okay. Hop. Jakiś tam próbuje mi zrobić maty. Dobra, spróbujemy otworzyć pozycję, oddać pionka. O! To weźmiemy tego. Bez sensu w sumie. Dobra. Zamyka mi tutaj, zamyka mi tutaj. Skubany. Tego nie widziałem. Tutaj. To mi tam walnie. Oj, to niebezpieczna sytuacja się zrobiła w takim razie. Bardzo niebezpieczna sytuacja. No cóż, muszę to... Zamknę to i tak przegram. To jest przegrana. Pierwsze koty za płoty pewnie będzie. Jak zagram tak... O, zagram tak. On zbije i zagram G5. Ciekawe, co on z hetmanem teraz zrobi. Bardzo się nad tym zastanawiam, co on zrobi z hetmanem. Może na G6, ale nie wyjdzie. Raczej. Mam nadzieję zresztą, że nie wyjdzie. Bardzo dzika sytuacja. Dziwna. Trochę czasu zmarnowałem na to. Muszę tym... Ha, będzie tu próbował wieżą się dociskać. Słusznie zresztą. I to mu wystarczy, bo tu wieża E7. Dobra, poddajmy tą partię, lecimy dalej, bo tu nie ma co tracić czasu na pozycji tak już przegraną. Czy ktoś do nas doszedł? Nie wiem, nie widzę. Okej. No walczymy dalej. Zaraz nam dobierze kolejnego zawodnika, no więc tu na spokojnie. Czas obcinamy, to bez dwóch zdań. Przeciwnik tego nie zrobił, ale mam nadzieję, że go wpuszczę w wir szybkich posunięć. Lecimy tam H5 za chwilę. Albo i nie. Powodzenia, powodzenia, dzięki. Jednak tamten debiut nie był dobrze rozegrany. Można było trochę inaczej, już mam plan tam w tamtej partii, co zagrać innego. Już sobie myślę o tamtej partii, co była, a tu mam na bieżąco też bez sensu. Trzeba się trochę odciąć. Niby gramy o pietruszkę, ale słuchajcie, jakoś tak, wiecie, człowiekowi jakby zależy, żeby tutaj dobrze pograć. To teraz tak, hetman będzie musiał wrócić. Skoczek zagra oczywiście. Jakiś A6 będę musiał wrócić. Szukuje się do długiej roszady. No tak wyczekuję gościa, niech sobie tutaj coś powymyśla. Chociaż długa roszada, to jakiś B5 mi zagra. B4 teraz będzie możliwe. O właśnie. Zrobimy dwugorzka, tutaj dostanę goniec E3. I to tu zamkniemy, to już w ogóle przejście gdziekolwiek. Okej. No i trzeba przygotować atak. O proszę, odważnie, odważnie zagrał. Jak dają pionki takie, to biorę. Teraz grozi wzięcie tutaj. Szachy to medytacja? Nigdy w ten sposób nie myślałem, ale ciekawe.
Co powiedziałeś? Co napisałeś? No i zaraz się zrównamy z czasem, z przeciwnikiem. Jak dobrze pójdzie. Co? To biorę figurkę. No, chcę otworzyć oczywiście tutaj mi linię do ataku. To widać gołym okiem, od razu królem uciekamy. Okej, gdzieś tam się zahaczymy gońcem, postraszymy hetmana. Najgorsze będzie to, że tutaj trzeba będzie szybko grać w pewnym momencie, a ja aż taki szybki nie jestem. No i co, teraz będzie wymiana hetmanów nieunikniona, co mnie bardzo cieszy. Im więcej wymian, tym lepiej. Tym gońcem i tak miałem uciekać, się ustawiać na inną pozycję. No dobra, to gdzieś tam trzeba coś próbować wymieniać, to zagrajmy tak. Od razu wyjdziemy wieżą aktywnie, pewnie skoczek F8. No, to wszystko się powinno trzymać bez większych problemów. Ustawimy jakieś pionki, coś tam. Przeciwnik według mnie traci czas. Znaczy, oczywiście można grać do końca. Ja nie jestem jakimś takim tutaj jakąś taką wyrocznią, ale jeżeli chcę grać w ogóle bez sensu, król C2 chyba zagrałem. Jeżeli strategicznie chcę tutaj pograć ten turniej, to mógłby się poddać już, nie? Dobra. Wezmę tutaj, bo jednak trochę mi to przeszkadzało. I za chwilę pionka spróbuję zdjąć. Dwie figury za wieżę z wolnym pionem to jest też wygrana dosyć łatwo. Jest kwestia uproszczenia. Myszkę chyba będę musiał zmienić, bo coś nie bardzo mi reaguje ta na moje kliki. No biorę. Jak dają. Przecinam teraz drogę tym wieżom. Oj, widzicie, zapatrzyłem się. Tak, oczywiście może być. No i tak zagra. Nawet podstawił dwa razy. No to mamy pierwsze zwycięstwo. Dobrze, dobrze. Mamy pierwsze zwycięstwo. Mam nadzieję, że jakoś to będzie leciało. Trzeba walczyć, trzeba walczyć. Dobra. Ile nas w ogóle jest dzisiaj w teamie? 71 osób. Bardzo dużo. Dzięki, że jesteście. Dzięki serdeczne. No i walczymy, walczymy, moi drodzy. Czekamy na kolejnego przeciwnika. To jakby tak dobrą myszkę mieć skompletowaną tutaj z kompem, to też dużo w sumie pomaga, muszę przyznać. No tak, naturalnie, że obcinamy. Czy ja z tym gościem grałem przed chwilą? Pewnie tak, zmienię trochę wariant. O, tutaj. Nie, tu mogłem zbić za darmo, ależ jestem ciele mele. Zbić za darmo pionkę na D4 mogłem.
Tu jeszcze nie wziąłem na C5, powinienem wcześniej. Tak sobie zagramy, żeby tu się trzymać. Tak, tu jakieś będą próby czegokolwiek. Dobra. Jakaś tutaj próbka. Tak, zagrajmy. Dobra. Co tu się szykuje? Żeby nie wpaść w jakieś tarapaty. Jakieś takie plany. Coś tam, a tu już mogę pionka chapnąć. Już teraz nie mogę. To jest kwestia tylko teraz czasu, jak tutaj gospodarować czasem. Bierze C8, sobie planuje, żeby tutaj zbić na C3. No tak, on będzie kombinował, żeby mnie tutaj... No zagrajmy tak, zagrajmy tak, zagrajmy tak. Na pionka C3 wieżą pewnie wróci. Nie? O, tutaj skrobno. Skubany. Tu mi wleci. Aha. No dobra, oddam tę jakość. Oddam tę jakość. To widziałem. Bez jakości też można grać. Nie chciał, żeby ty niczego nie podstawić teraz. Ach, tutaj jeszcze jest. A no właśnie. To się porobiło. A, matem grożę w ogóle tutaj. Tak przy okazji. Oczywiście jest tutaj szach również, ale tu może zagrać. Chyba będzie najlepsza dla niego koncepcja. A jednak nie. Jednak też dobra koncepcja. A, i wymienił mi. Dobra, to jest wtopa. Szkoda, szkoda. Dobra, taki mały falstart. Mały falstart. Obcinamy, obcinamy. Jeszcze mnie tu piszą. Znowu to samo. Spróbuję to poprawić. Tu przeciwnik nie obciął czasu. Fajne w drużynach jest to właśnie, że jak komuś trochę słabiej idzie, to kolejni zawodnicy pomagają i walczą. To jest dobre. No to co, tutaj bijemy, nie? Z szachem. Musi gońcem się zasłonić, biorę kolejnego pionka. Widzę na czacie cisza. Wszyscy myślą. Skupieni, bardzo dobrze. No i zawodnik myśli, myśli sobie, długo myśli. Ma prawo. Plan jest prosty.
No tutaj to już nie ruszę, więc wyprowadzę sobie gońcem tutaj. Bierze B1. Jeszcze może zagrać ten pionek, będzie wisiał. Uciekniemy. I tu uciekniemy za chwilę. W ogóle ja mam pionka więcej teraz? Chyba tak, czy nie? W sumie nie wiem. Tu zagrajmy. No, bierz sobie tego pionka. Skoczkiem zdążył tu ruszyć, bo tak w ogóle. To jeszcze jest strasznie dużo planów, takich blicowych planów szybkich, żeby tutaj dobrze to działało. No dobrze. Cześć Andrzeju, o dzięki ci serdeczne. Przeciwnik strasznie długo myśli. Strasznie długo myśli. Czy da się być mocnym, jak się nie uczy grać w szachy jakiś otwarć? Raczej ciężko być mocnym. Nieszablonowo grają ci, co już szablony poznali wszystkie pewnie. Może nie wszystkie, ale odpowiadając tak poważnie, to raczej nie osiągnie się bardzo dużo, jeżeli się nie nauczysz jakichś tam oczywiście otwarć. Nie ma raczej takiej możliwości. Podstawowe jakieś rzeczy na pewno warto poznać. No i co? No, przeciwnik już wyrównał czas z naszym. Długo to trwa. Właśnie mówię, piątki są takie, że trochę trwają. Tu trzeba być naprawdę dosyć sprytnym. Trzeba tak szybko w miarę ruchy wykonywać. Także D6 i teraz pytanie, tutaj w sumie też mogłem, nie mogłem, centrum sobie zbuduję zaraz poprzez ruch E5, tak zrobimy, taki ruch, zaraz będzie coś pewnie kombinował, nie, tu się wszystko broni, wszystko się broni, stoimy tutaj dobrze, no i co, to gramy sobie skoczkiem na D4, a, podstawiłem pionka, no właśnie, to taka moja nieuwaga się teraz wkradła w pozycję, ale przeciwnik też nie widział, całe szczęście. Szach? Jeden szach krzywdy jeszcze nikomu chyba nie zrobił. Tak, dużo zadań robić i dużo grać. Na początek, jak ktoś zaczyna grać w szachy, to spokojnie wystarczy. Każdy też człowiek jest inny, więc. Na pewno warto to dopasować do osobiście, gdyż niektórzy łapią szybciej, niektórzy potrzebują więcej czasu, więc to nie do końca takie oczywiste, co i jak. Dobra, tak, żebym ja tutaj się znowu nie zagadał, przypadkiem czegoś nie podstawił. Chcesz mi pionka wziąć, widzę. Mój przeciwnik chce mi wziąć pionka. Teraz ja się zamyśliłem na chwilę. Nie mogę w sumie go bronić. Dobra, cokolwiek grajmy, jakiegoś w miarę poprawnego na tego pionka na pewno mi weźmie. Tutaj co? Takie ruchy? No to do góry. No tak, coś poświęcimy, no tu coś tutaj trzeba poświęcić. Pewnie to nie jest za dobre, ale tutaj będzie pionek, a goniec może zbić, dobra. Dobra, 20 sekund, więc mam nadzieję, że. O, tu jest też ruch. No właśnie. Nie, wiadomo, to białe mają wygraną, to oczywiste jest, ale czas również decyduje tutaj. Czas tu również decyduje. Weźmie mi tego skoczka. Powinien go wziąć, nie wziął. Dobra, lecimy dalej. Punkty są punkty.
No, moi drodzy, walczymy tutaj, jesteśmy na trzecim miejscu. Trzeba tych punktów robić coraz więcej. Fajnie, że jest was tak dużo. 79 osób, ekstra. Pretendenta do Magnusa póki co nie widzę. Spróbuję E4 i gambit królewski tutaj zastosować, żeby... Ach, kontrgambit. Jak to się grało? Nie wiem, jakoś chyba tak. Nie wiem, spróbuję grać logicznie, bo ja tutaj już teorii to nie. No i co? No, zawsze jakaś tam komplikacja powstanie. Wieża E1. Dobra, D4. Och, mogłem wziąć figurkę za friko. Nie wziąłem. Ależ ze mnie gapa. Za szybko i byłoby po zawodach. Dobra, tak spróbuję tutaj jakieś widełeczki uskutecznić. No, widełki są, figura wzięta i dowieść do końca. Szybki plan. Ok, no powrót musi być, tak żeby tutaj nie było też niespodzianek, trzeba uważać. Ok, tak. Wiadomo, będzie próbował mnie napierać. Królewskim trzeba uważać. Czasami też nierówny materiał może tu się pojawić w jakiejś ciekawej opcji, więc to też może być dobra sprawa. Teraz planem będzie zagranie tu, chyba. Może tak? Po prostu? Jak będzie taki ruch, to mam szacha. Wszystko przewidziane. No i wezmę po prostu wieżę, jak odejdzie królem. Bez żadnych problemów. To jest spora przewaga białych. No i matujemy, co? Tutaj. Sprawa prosta. Trzy partie, trzy wyjście z wora. Gratulacje. Słuchajcie, też nie chciałbym tu przesadzić, ale nie, no zagram tak, bo tu będę bezpośrednio atakował. Jakieś tam maty się w ogóle szykują. Z tymi trzema figurami będzie tak, że zaraz będzie mat. Skoczek G5 i potem bierze G8. A, figury, trzy figury lekkie dobrze zadziałały w tym momencie. Ok, mamy to. Lecimy dalej, moi drodzy. Bamboszko robi robotę. Dobrze, chłopaki, ale fajnie, fajnie, fajnie. Dobrze, że tutaj ciśniecie z punktami. Bardzo dobrze. No i teraz jakby mi się udało wygrać, no zrobię jakiś D5, jakby mi się udało wygrać, to 5 punktów będzie zdobyte. Okej, okay, no są tu jakieś takie typowe ruchy. Wezmę hetmanem. Spróbuję tutaj rozbić przeciwnika ruchem B5. Abym sam się nie rozbił przypadkiem. No właśnie, już mi się trochę nie podoba pozycja, no ale trzeba grać. G6, szybkie, goniec. I robię roszadę. Król F8 mi jeszcze chodzi po głowie, żeby tu wieżę wstawić, ale to już w ogóle taka mega pasywność. A w ogóle jakąś może obronę francuską bym zagrał. Dlaczego by nie? Karokana przecież można grać, wszystko można tutaj pograć sobie. Różne debiuty. No właśnie on zagra wieża E1 i mi tu przyciśnie pionka. To mnie nieco martwi. Prawdopodobnie tak zagra. Musi tak zagrać. Musi tak zagrać. Ale to ja król F8 i wygrywamy pozycję. Śmieję się z tym wygrywaniem pozycji.
bo to nie jest proste. O, nie zagrał. Dał mi zrobić roszadę, świetnie. Będę miał wieżę E8. Okej, no widzę, że tu są jakieś chocki, klocki. Niezrozumiałe dla mnie pozycje. Będę musiał coś tutaj poddawać znowu. Jakieś sztuczki stosować, typu taki ruch. Już można było sztuczkę zastosować grając hetman F5. Dobrze, zastosujmy teraz takie posunięcie. I może potem hetman F5 takie nietypowe, jak zagra goniec G3 oczywiście. Nie zagrał. Więc teraz tak spróbujemy. A, trochę podstawiam. W ogóle to jest kwestia, niech on sobie myśli. Ma czas, niech myśli. Spróbujemy rozbić pozycję. Cześć, cześć, doktor, witam cię. Doktor 112. Tu wisi, wszystko wisi. Raczej tego pionka nie weźmie, choć powinien pewnie. Czas się zrównuje. No właśnie, w tych ligach, jak jest 5 minut, nawet jak się obetnie czas, to te partie trwają troszeczkę dłużej zawsze. Bo jednak zawodnicy nie wszyscy obcinają czas. Jak trafisz na takiego, co obcina, no to też jest fajnie, bo więcej punktów można zdobyć. Tutaj trochę szczęścia trzeba w tym mieć. Ale spokojnie, mamy jeszcze ponad godzinę gry. No i myśli, i myśli. No myśli, ma czas, to myśli. Dobra, tutaj skoczek F4, taki mi chodzi po głowie. Ruch. Spróbuję dania mata. Jasne, tutaj coś się szykuje. Może tędy. Chodzi o to, że jak tu zagra, to ja tu i będę naciskał na D3 od razu. Tu nie ma co myśleć, proszę pana, tu trzeba grać. Niesamowita musi być różnica jak pomiędzy czołówką światową a zawodnikami 2400-2500, skoro tam różnica pionka robi partię, ale... No zgadza się, to prawda. Mała różnica. Ojej, hetmana bym podstawił. Mała różnica może być pozamiatane. Wszystko się zgadza. Taki ruch na osłabienie. W szachy od 5. roku życia sobie gram. Gram sobie. Dobra, tutaj oddajemy pionka. Dosyć świadoma decyzja. Gdzieś tam się ustawię na D4, coś tam spróbuję. Ale oczywiste jest to, że białe tu mają wygraną pozycję ze względu na ilość pionków i tak dalej. Ale przypominam, że niepoprawnie próbuję grać cały czas, żeby. Czasu trochę przeciwnikom zabierać. Mogą się pogubić też zaraz jakiś tam pionek może być wzięty. Jakieś takie debiuty. A no właśnie, zaraz tu mnie przeciwnik ogra. Dobra, idziemy sobie w taki sposób. Wieża T5. Wezmę pionka. A, szach jest, dobra, tego nie widziałem. No, jak zwykle, u mnie taktyka to jest ostatnio. No, ale ma 30 sekund. Raczej powinno się to wszystko udać. Znaczy, powinien zbić chyba na D6, no ale już 10 sekund, ja już mu tutaj nie odpuszczę.
wiadomo, czas robi swoje. Ok, słuchajcie, zrobiłem 5 punktów, więc trochę nadrobiłem. Mam nadzieję, że tam też Wam dobrze idzie. Oczywiście obcinamy czas, tutaj nie ma zmiłuj się. Trzeba obcinać czas z każdym, bez znaczenia, z kim się gra. No dobra, pionka sobie bierz, bez problemu. Tu się liczy atak, moi drodzy, F4. Będziemy przeciwnika próbować gnieść. Jakieś takie ruchy są możliwe. O! To ciekawe. Ja to wezmę. I tutaj są jakieś takie chocki, klocki. Siatki matowe. Przy różnobarwnych gońcach, zobaczcie, ten goniec C8 jest kompletnie wyłączony z gry. To jest pozycja wygrana. Tylko to trzeba jeszcze oczywiście wygrać. Spróbuję zdwoić sobie te wieże. Może jest jakiś lepszy ruch, nie wiem. Może taki ruch był lepszy, ale na razie zdwoimy wieże. Wezmę tego pionka i pomyślimy zaraz, co dalej. Może teraz trzeba było te wieże jakoś tam ustawić. Przypuszczam, że tak. Zaraz to uczynię. Zagram gońcem i taki plan. To pionkiem oczywiście zbijemy, żeby goniec miał opcję tutaj powrotu. Grozi mat. Jak zagra tu, to zagramy tu. Poczekajcie, zbij mi tu. To on, ja tam mata nie daję jednak. To nie będzie takie proste. Aha, będzie, bo ja teraz chyba mogę tu zbić. Tu, wieża, no tak, to już jest wygrana. Daję matę. Chyba nie ma jak obronić. Jest, mamy go, mamy go. No walczymy. Trzecie miejsce, aby utrzymać, byłoby super, bo wtedy jest awans, no ale wiecie, o co chodzi. Chciałoby się więcej. Magnus i pewnie nie tylko on wykonuje pierwsze bądź drugie posunięcie według silnika, a z tą różnicą, że silnik liczy rzędu wielkości. No jest to możliwe, no jest silny, to liczy. Ale też nie zawsze, słuchajcie. Częste są sytuacje, że Magnus też się tam może pomylić. Wstawimy sobie skoczka szybko. Gońca mogłem wziąć? Nie wiem, czy to jest też dobra opcja. No szybko gra. Próbuje mnie tutaj gdzieś poszukiwać. Coś tam się przeciwnik orientuje w pozycji. Z Magnusem? No, za 20, jakbym debiut rozegrał, na pewno bym ustał. Ustać z kimś więcej ruchów to myślę, że nie jest jakiś tam super problem. No tutaj oddam świadomie tego pionka na E7, żeby wieżę otworzyć. W blicach to tam wszystko jest tutaj możliwe. No z Magnusem grałem bulety. To tam też było 30 kilka ruchów bodajże. Też jest filmik na YouTubie, to zachęcam. Dwa razy z Magnusem grałem bulety. Druga partia to kompletne dno oczywiście z mojej strony, ale pierwsza partia to tam była niezła walka nawet, muszę przyznać. Tylko nawet grając z nim te partie, nie wiedziałem, że z nim gram. To było może na plus dla mnie, mniej stresu. Ale mnie tam wyjął ładnie. Dobra, wrócimy. Planuję tak. Skoczek F4 jakieś ma. Jeszcze takie zapychaczki. No ja również zagram się tam gońcem aktywnie w miarę. Spróbuję to poprzestawiać.
No, on coś tutaj właśnie myśli, żeby mnie załatwić. Zaraz ja podstawiłem przecież. A wezmę tu. Szkoda mi trochę tego skoczka oddawać, ale chyba jakoś mogę wziąć. A, nie, nie mogę wziąć. Co ja w ogóle gadam? No dobra, idziemy tam, coś próbujemy. Z drugiej strony. Nie mam czarnopolowego gońca, to jest bardzo duży minus. Dlatego też wierzę, może warto zdwoić teraz. C7C to jest, jesteśmy akurat na tym etapie. Liga 7C, pojedynek klubów. Tam jest 7A, 7B i tak dalej. Zdwoimy wieżę. Dobra, dwoimy wieżę. Różnobarwne gońce na szachownicy. Różnobarwne gońce. No dobrze, mój król chyba jest bezpieczny przy tej wieży. To spróbujemy teraz tego pionka atakować. To się może udać. Bo teraz mogę wrócić, próbować grać A4, jeżeli będzie wieża B1. O! Tutaj mam wtrącenie oczywiście, koniecznie. Jakąś aktywność złapać. Goniec pilnuje tego pola, to jest kluczowe pole. Wziął, nie pytał się nawet o zgodę. A tego też mogę wziąć. O właśnie, jakaś wieża E2 jest możliwa. Teraz. Aha, jest i nie jest taki ruch, a wieża C6. Może bezpiecznie zagrać wieża E2 od razu. No nie wiem, tak spróbujemy jeszcze. Robi się gorąco, przyznam szczerze. Kwestia bardzo szybkiego liczenia. Tak mogę? Dobrze, że tu nie ma szacha, jest goniec. Tu nie ma szacha, jest goniec. I teraz pytanie, czy ja tak mogę zagrać? To jest dobre pytanie. Chyba mogę. Wow. Tak przypadkowo się ratuje? Przypadkowo się ratuje, słuchajcie. Hetman na G7 pomógł. A to ciekawa decyzja z jego strony. Może i dobra. Wiem, przy jakiej końcówce jesteśmy. Mam nadzieję, że to jest wygrana. Puścić. Znaczy, tu mogę się dużo bawić. Jeszcze mam czas. Czas jest ważny. Czas jest ważny. Tędy sobie przejdziemy. O, będziemy próbować matować. O
zapłacić teraz. Czekaj, królu. Nie wiem, czy bijąc ja wygrywam. Szczerze mówiąc. A teraz muszę go stamtąd wygonić. Czas tu odgrywa. Remis. No, za dużo się bawiłem. No, jestem w buletach już słaby. Po prostu słabszy. Ale ważne, że remis, że nie przegrana. Tam było gorąco. Ciekawa partia. Okej. Okay. Tniemy. Ochotę teraz co? No to ta. Cyk. Biorę pionki jak dają. Jak dają, to biorę. Jakbym zbił, może bym wygrał. Tam nie wiem, czy nie było temp. Po prostu za słabo już chyba policzyłem. Czy nie policzyłem nawet tego, bo to dla mnie to było dosyć trudne. Na takim czasie. Okej, okay. Jest pionek więcej, no to co, trzymamy tego pionka i się cieszymy. Pewnie nad biciem się zastanawia tutaj zawodniczka. Dobra, roszada. Plany ataku po linii będą tutaj próbą na 100%. No, wybijam do końca i biorę na F5. Pozycja będzie na pewno dobra. G3 już na wszelki wypadek. No, będziemy stwajać wieżę. Próbuję grać ruchy proste, według mojego myślenia. Okej. Bijemy to w opór. Jak jakiś hetman E6, to nawet goniec D3 mogę zagrać z groźbą mata, potem wybiję gońcem. Takie no są na tyle słabe, bez jakości, można sobie spokojnie grać. Tu jeszcze goniec B2, tak widzę, może coś mi zaszkodzić nieco, ale zawsze wieża tutaj, goniec wróci. No właśnie, tu grozi mat, na pewno będzie wybicie na stówę. Czasami bez jakości dobrze się gra, w takiej fajnej strukturze pionów. Nie wybiła, niesamowite. A to mat. Zapomniałem, że mata mogłem dać. No tak, mamy mata. Drużyna, walczymy tutaj, żeby chociaż o drugie powalczyć. No ale trzecie jest cały czas w zasięgu, więc też jest dobrze. Bo widzę, że pierwsza drużyna tutaj jest dosyć mocna. Taka równa dosyć drużyna. Ale my nie jesteśmy też gorsi, moi drodzy. Ardeno jak ładnie ciśnie punkty, świetnie. Damian tutaj, Bamboszko też wzmocnił skład. Lecimy dalej. Obcinamy czas. J Bond. Obrona skandynawska po raz kolejny na szachownicy. To będzie wóz albo przewóz. Znowu to samo. To z tym samym gościem w ogóle gram? W sumie to nie wiem. Dobra, za chwilę tutaj. Nie, B5 tutaj jeszcze sobie zagram.
No, każdy może oczywiście wziąć udział, bez wyjątku. Także zapraszam serdecznie. Taki plan: wieża A7. Wieża A7, hetman A8. Ciekawy plan. Przy okazji zobaczcie, wieża fajnie pionka też broni. Skoczek był dobry tutaj, żeby trzymać, choć z drugiej strony. A tak, zagrajmy. O! Ciekawie. A, trochę podstawiłem. Wybijmy. Nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło. No, hetman teraz nie stoi zbyt atrakcyjnie. Oj, z moim gońcem będzie problem. Nie będzie problemu z gońcem. Powrót też będzie spoko. Jakieś takie opcje istnieją, tylko nie wiem, czy ja tak chcę grać. Goniec w ogóle na D4 może. O, teraz skoczek stoi dobrze. No dobra, wybitka, wybitka. Jakaś tutaj wieża B7, coś aktywnego spróbujemy. Tak w ogóle może próbować. O, jak tutaj się rzuca, jak krewetka na mnie. No dobra, tak. Okej. Na razie tu się trzyma. I nie puszcza. Dobrze, maksymalna moc. Dobrze. Walczymy. Teraz tu podeprę pionka wyżej, żeby się tam wieżą zahaczyć gdziekolwiek. No, spróbuję się zahaczyć. Będzie próbował. Tu już mógł mi wziąć pionka. Hetmanem się obronimy. Jakąś aktywność muszę znaleźć. To szybko, bo czas się kończy. W ogóle jakbym powymieniał, też byłoby super. Pionkę nie wziąłem. No nie wziąłem. Spróbuję jakąś aktywność tutaj ogarnąć. Może tędy i tutaj. O, właśnie. Co z tego? Nie widzę opcji obrony, nie widzę opcji obrony. Graj coś, Krzysztof, szybko, tylko oby szybko. No dobra, do góry. Wezmę tam szacha, dam. Nie wiem, wracam. Tu, żeby się bronić, bo nie widzę nic sensowniejszego. Dobrze, skoczek broni na F7. Czas się kończy. To było dobre. Tutaj weźmie pionka. D6 jest dobre. U niego. Skuban dobrze gra. Mam problemy, słuchajcie. Oj, ogromne problemy mam. Ogromne problemy. Oj, szachuś. To jest wtopa. Kurczę. To jest wtopa, niestety. Dobra, trzeba niestety poddać. No i teraz to była kara za to, że obcinałem czas. No ale to czas będę obcinał i tak w każdej partii. Po prostu nie wyrobiłem się tutaj z liczeniem wariantów. Jak już tam dostaję 30 sekund czy coś, to już jest ciężko. To już jest ze mną ciężko wtedy. Ale trzeba próbować swoje słabości
przełamywać, czyli w moim wypadku szybka gra na minucie czy na dwóch. No to lecimy z kolejną partią. Jak to u nas wygląda punktowo? Nie najgorzej, nie najgorzej. O, fajnie, że przeciwnik też obciął. Będzie szybka gra. Szybkie odkucie jednego z nas. Tutaj uczyli, że chyba długą roszadę trzeba robić. Zapychamy. Pytanie, co zostawić? A tak. Teraz to zostawię skoczka. Strategicznie się tu ustawimy. Nie wezmę pionka. Ten pionek mi się przyda. Ok, tutaj wezmę pionka. Wiem, że tu jest opcja, ale mój skoczek może być dobry. Mój skoczek może być dobry, tak uważam. O, teraz może nie będzie dobry. spróbujemy jednak jeszcze wymienić. Ciekawy jestem, czy się odważy, żeby tutaj zbić. Ale sprytnie wymienił. Nie wymienił? Tak. Ależ on to sprytnie zrobił. No niestety, to ta pozycja może być przegrana przeze mnie. Muszę tak. No nie wpuszczę tutaj. Spróbuję nie wpuścić. Tak, trzeba było grać. O, źle pograłem. Źle, 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 źle. H4 trzeba było. Krzysztof, H4. Takie podstawy. Próbujemy wolniaka zrobić. Jedyna szansa. Stopa, oczywiście. Bez dwóch zdań. Co za pozycja jest? Czy to jest remis? Możliwe, że to jest remis. Może się pomyli, będzie chciał na siłę wygrać, ale wydaje mi się, że to jest remis. Nie, to nie jest remis. Aj, skoczka chciałem. No, tutaj już automatycznie to nie zadziałało jak trzeba. A, ładnie znalazł. Nie widziałem tego. No dobra, szapoba. Kurczę, do drugiego miejsca nam brakuje niestety, słuchajcie. Dobra, bierzemy się w końcowej fazie do roboty. Zostało nam 40 minut. No ale wszyscy widzę, poprzegrywali tutaj z góry. Trzeba obcinać czas i wygrywać. Trzeba obcinać czas, moi drodzy. Ciśniemy. E4 niech będzie. C5. Nie wiem, co ja gram, ale gdzieś to widziałem. To sobie tak zagram. Dlaczego by nie? Gdzieś tam aktywnie. Szukuję strategii.
logicznie. Tu jakby się udało i skoczka wstawić na C4, to byłoby genialnie. A ma B5 dobre. No właśnie. Białe pionki na białych polach. Tak, tak, trzecie miejsce daje awans, oczywiście, no ale wiecie, jak apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia, trzeba próbować. O, pozwolił mi na to gość teraz wejść z skoczkiem, więc to bicie na pewno było złe, nie wytrzymał. Cieszę się niezmiernie. Pozycja białymi uważam miodzio. Tylko jeszcze trzeba to wykorzystać. Tutaj chyba pójdę H5. Króla na G2 stawię, tu wieża H1. Takie plany tutaj będę miał na przeciwnika. Czy można było tak i tak w ogóle grać? No, postraszymy. W sumie tu mogę zagrać. Potem tutaj. Tylko moja pozycja się zmieni. Tutaj wybijemy. Wybił. A, tu mam szacha wtrąconego i hetmanem. To teraz się pozmieniało, ale chyba dobrze jest tutaj w tej sytuacji. Oczywiście na ten ruch trzeba uważać. To jakiś świeże A2. Z obroną? Wydaje mi się, że tak. Hetman F7 biorę pod uwagę, wieża A2. F, czy to się lekko odsłonie? Mhm. Grozi wzięcie tutaj. Czas się wyrównuje nieco. Okej, na wszelki wypadek zagram tędy. Przetrzeć oczy muszę, bo coraz mniej widzę. Nawet taki ruch już można próbować grać. No to gramy. Uważnie, zdecydowanie. B2 jest bardzo dobrze bronione, więc F4 mogę. Rozdwoimy. Tego oddaję, piona sobie zdaje sprawę. Ale zawsze jakieś tutaj próby ataku, on musi myśleć. A, wow, to muszę tak, sprytnie, sprytnie. Chciał mi dać mata na H1. To było dobre. Pytanie, gdzie hetman ucieknie? Tędy ucieknie. O rety, słuchajcie, to nie jest takie proste. Tu uciekam, hetman dobrze broni. Jednak próbuję gdzieś mnie tam zagonić, ale to się chyba wszystko trzyma. Czym się zajmuję na co dzień? Oj. No czym ja się mogę zajmować? Mówiąc poważnie, uczę szachów. Już od 10 lat. Tak oficjalnie. Więc w zasadzie tylko tym się zajmuję, co jest wspaniałe. Dla mnie to jest wspaniałe, bo to jest coś, co lubię. A, piękna wymiana, chętnie.
pytanie, czy ten pionek nie był lepszy. Teraz już się tego nie dowiem. Dobra. Taki myk, taki, taki. Trochę długo to trwa. Tak jeszcze mogę. A niech się męczy. Właśnie pytanie, czy on się będzie męczył, czy ja. Nie wiem, co już gram. Tak, może. Już kwestia czasu. Teraz patrzę, że przeciwnik ma 20 kilka sekund, więc postaram się grać po prostu szybciej. Król trochę bliżej. Zaraz koordynację jakoś złapię, mam nadzieję. To bez znaczenia, bo patrzę już tylko na czas. Jakbym nie patrzył tylko na czas, to musiałbym dokładnie coś wymyśleć. Tutaj jakieś posunięcia. Czas to też element gry. Dobra, próbujemy nadrabiać te punkty. 30 kilka minut do końca. Kilka partii jeszcze rozegramy. Czas, oczywiście, że tniemy. Co to za posunięcie dziwne? Dodające pionka? Nie wiem, no ja wezmę. Aha, to już... Wiem, dlaczego tak poszło, ale to pion za pion. Ciekawe. Można było tak od razu gońcem zagrać. Gość też tutaj widzę, że gra nieźle. Próbujemy tego gońca. Wybić. Ale tu jeszcze podstawiam na końcu. Muszę pilnować F7. Czyli on dostał jakąś grę. Mówiąc krótko. Dużo jeszcze może się zadziać, mam nadzieję. Myślę, że Nakamura już się głównie zajął. Co? Poddał. Podstawił figurę. Haha, ale prezent. No, dziękuję serdecznie. No, punkty się zawsze przydadzą. To było dobre, nie? Nie wiem, ten gość nie obciął. Próbujemy jakiegoś tam szczęścia pod tytułem H5. Powiem szczerze, nie wiem, czy to jest dobre, ale mi się bardzo ta pozycja podoba. Tutaj po B4 jest chyba bicie na C4. Oddanie figury. Na pewno to jest oddanie figury. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś widziałem w jakiejś partii coś w tym stylu i ja to zrobię. No bo co ja mogę innego? W takim centrum. Chociaż z drugiej strony po tym ruchu zagram tu i co i się wszystko trzyma. Może nie oddam figury jednak. Grunt, że zaskoczyłem przeciwnika, bo myśli. Biorę. Biorę pionka. Jak mi daje? Wracam. Tutaj, dobra. Oj, to może nie było zbyt, chociaż tutaj wisi, ale to muszę uważać. Ciekawe, gdzie ten skoczek odejdzie, raczej tu. Właśnie chodzi o to, że ja...
ten czas obciąć. Teraz nie mam czasu na myślenie. Wziął? Co to było? A tu jeszcze jest. A to dobre. A to było dobre. Oj, to było bardzo dobre. Z jego strony. Nawet bym powiedział, mega dobre. Jakichś matów nie dostał przypadkiem. To jakieś widełki, coś tam. No nieźle, nieźle. A szacha mi tu jednak gwizdną. Muszę tak tylko zagrać. Finalnie on chyba tu będzie lepszy, bo w pionach ma dwa pionki i jakiś tam atak. A to było moje ryzyko na odpowiedzialność tylko i wyłącznie moją. Tu w ogóle roszadę zrobię, jak zbiję skoczek. Fajna rzecz w ogóle. Można zrobić roszadę w takich sytuacjach. To jest dobre. Hop. Tu. Zawsze się muszę liczyć z tym, że mi tego skoczka rąbnie. Ale póki co atakujmy. Dobra, ja to widzę. Tutaj. On mi bije, bije tu skoczek. Jeszcze, żeby wieża grała na C5, coś tam na E7 wisi. Skomplikowane, tylko czasu mało. Okej. Okay. No, wziąć trzeba. Jakiś, nie wiem, koniec B7, bo nie widzę co. Tu się na razie trzyma, tu możemy wziąć kolejnego pionka na C5. Dobra, trochę wyżej królem. Idę wyżej pionkiem. No tak, 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 tak. Wiem, że będzie chciał mnie tutaj mocno skrzywdzić. Wszystko to widzę, bronię tutaj wieży. Tego pionka będę chciał zdjąć. Jakiś szach, tak, tak, tak. Tego piona, dlaczego mam po niego nie iść? Okej. Okay. Ale sprytnie zagrał. Nie mogę. Pograł jak kocur. Wow, tego nie widziałem. Dostałem mata. No, na drugie już szans nie mamy. Musimy walczyć o trzecie, słuchajcie. No, cóż, powiem tak. Walczymy o trzecie, bo tu nas gonią dwie drużyny, z czwartego i piątego. Trochę ja dzisiaj daję ciała, no nie ukrywam. Trochę za dużo przegrywam, jak na mnie. Myślałem, że będzie trochę lepiej. No, ale robię co mogę. Obcinam ten czas. Tu mnie po prostu przeciwnik załatwił. Na spokojnie mnie to załatwił, no ale jak jedna z drużyn próbuje grać szybko i zdobywać punkty, to nie ma się co dziwić, że to ryzyko jest większe, gdy tniemy ten czas. No i tak trzeba robić. Nie ma wyjścia. Goniec E3 chyba nie jest najlepsze, bo zaraz skoczek wejdzie. A może? Goniec E6. A teraz mnie zamknął tutaj. Jakieś tam G4, coś tam szalonego trzeba próbować grać. Ale to sobie wezmę tego gońca silnego i zagram po prostu na pozycję.
Jak A6, to tutaj A4, żeby nie było B5. Z drugiej jednak strony może. A nie, dobrze, goniec jest silny. Czarnopolowy goniec jest tutaj dobry. Goniec z ukrycia będziecie atakował, mój drogi przeciwniku. E4, zaraz jakieś tam mogę próbować. Ewentualnie F3, E4. A, wybić trzeba i lecimy tutaj z tematem. Nie wiem, co to za poza. Szczerze mówiąc. Może niepotrzebnie biłem. Tam wieża się otworzyła w ten sposób, ale ona też tu nic nie może zrobić, jak na jeden zagra. To właśnie chciałem to po... A, nie mogę. Ale mogę tak. Zagram zaraz na H7 i wezmę wieżę. Pułapka stara jak świat. I weszła. Nadal wchodzi czasami. To jest tak. No na pionkę trzeba się nastawić oczywiście. No i go zdejmuje, nie? To prosta wygrana powinna być już. No damy radę, mam nadzieję. Słuchajcie, walczymy o każde punkty tutaj. W końcówce turnieju to jest bardzo ważne, bo tutaj się cuda mogą dziać i przypadkiem możemy mieć... Nie mieć awansu. No dobra, tak. Biorę. Taki ruch, tu bronię, tu bronię. Wieża więcej. Powinno wystarczyć. Okej. Okay. Dobrze, zawalczmy, słuchajcie. Zawalczmy mocno. Klubowicze. O, Alcybiad już ma płomień. Bardzo dobrze. Tu trzeba obcinać czas i wygrywać, słuchajcie. Nie, trzeba obcinać czas. A bomboszko co? Już starczy? Widzę, że tutaj chyba już jest nieaktywny. Szkoda, Bartek. Damian Lewtak, no proszę bardzo. Dzień dobry, Damianie. Z Damianem w ogóle to grałem dosyć rzadko w szachy. Damian jest dobry pozycyjnie, trzeba tutaj zaostrzyć mu pozycję. Będzie A4 na bank. To wszystko w stylu Damiana. No dobra. Niech będzie hetmanem. B3 coś tam grozi. Niby grozi, niby nie. Spróbujemy. Gdzieś tam się skoczkiem wbijać. Puściłem pole E5, ale zawsze coś za coś. Oj, jajajajajaj, jakaś podstawka. Tutaj jeszcze mnie coś ratuje. Mam nadzieję, że tu mnie ratuje. Podstawki nie są miłe. Ale udało się nieco wybronić. No tak, widzę, że Damian poszedł na końcówkę bez skrupułów. Ach, kto ma lepszą końcówkę? To jest taki trochę remis. No ale będziemy walczyć. Będziemy walczyć. Różnobarwne, co? A, spróbuję oddać mu. A nie mogę, oddałem mu po prostu pionka. Tu jeszcze oddałem pionka, to w ogóle zwykła podstawka, bez sensu. Kompletnie bez sensu. A to przyznam się bez bicia, że walczę tutaj o remis po prostu. Myślę, że remis jest w zasięgu.
No dobra. Remis. Okej. Dobry, remis nie jest zły. Czwarta wygrana pod rząd. Super, cieszę się. Jak to punktowo wygląda? No trzecie miejsce musimy utrzymać. Musimy utrzymać trzecie miejsce. Ale walka trwa dalej. Troszeczkę trzeba się rozegrać w takich turniejach. Na pewno troszkę więcej pograć, żeby się wprawić. No, nie dobiera przeciwnika jeszcze tak szybko. Trzeba poczekać chwilę. Jest ktoś już. Ktoś już jest. Znowu ta pani z liderującego zespołu. I gryzie z tej strony, i gryzie, atakuje. Czy ja coś tutaj zagrałem? Nie tak? A, jestem zaskoczony tą decyzją. Aha, już nie jestem. Weź mi pionka po prostu. Weź mi pionka, ale jakieś komplikacje mi się wydaje, że coś tu może się uda uzyskać. Tym bardziej teraz. Weźmy tego hetmana, żeby mieć z głowy. A, i tu mam bicie jeszcze. A nie, to nie jest bicie dobre. Miał dwie figury za wieżę. Nie, to jest dobre bicie. Nie, nie jest. A pionka tylko zdobyła. Dobra, muszę wrócić tylko, albo aż. To w ogóle. No, widzę tutaj zawodniczka dobrze kombinuje. Mam jednego pionka mniej. No przegrać tego nie mogę, bo drużyna dostanie w ogóle straszną sytuację. Znaczy, chodzi mi o to, że punkty są potrzebne, w skrócie mówiąc. Król trochę bliżej. Gdzieś tam spróbuję zaatakować coś. No i co dalej? I co dalej? Może tak? Wieża C5. O, jeszcze lepiej. No to wieża tu. Niech się tam dziewczę gdzieś pomęczy. O ile, żebym ja się nie męczył, bo czasu coraz mniej. No właśnie, widzę, że jest to uskutecznione. Moja wieża nie ma jakiejś aktywnej gry. Może tam coś popróbować. Tutaj widzę jakieś opcje. No dobra. Wybijemy to. A tam mam szacha, więc nie muszę wymieniać figur. Dobra. Aha, podstawiam pionki kolejne. Można i tak. Może i tak. Dobrze gra. Muszę naprawdę przyznać, że dobrze gra. Okej, jeden szach. Chyba jeszcze tutaj krzywdy nikomu nie zrobił. Jakieś takie opcje już się pojawiają. Wezmę. Zawsze jakiś ratunek dla mnie. Jakieś maty groziły. Trzeba było uważać. A jednak... Ale to sobie wymyśliła zawodniczka. Muszę to zbić. E4. Silnie gra, naprawdę gra bardzo silnie. Muszę przyznać, że bardzo silnie. Jakiś remis może cudem?
tu. No co, tak. Remis chętnie w tej sytuacji. Może tutaj też opcja była. Dobra, tak. Widać, nie chce remisu. Jakaś ambitna babka z dobrym rankingiem. Tu mam opcję pionka, żeby wziąć. Skoczek dobrze się zakamuflował. Wezmę pionka. I teraz przypadkowo się tak złożyło, że to ja mam pionka więcej. Próbuję tu jakiś sztuczek, ale mój król już znalazł dobrą przystań. A, podstawiła wieżę. Ach, byłem w takim szoku, że. No właśnie. Już tu planowałem tego pionka wziąć. Trochę szczęśliwie, ale jest. No, drugie miejsce. No musimy próbować. Musimy próbować. Jeszcze jest nadzieja, jakie tu jakieś pojawią się bonusy w postaci punktów szybkich. Próbujemy, próbujemy. No, fajnie się gra dzisiaj, nie? Szczególnie, że walczymy tutaj o awans, o awans, o awans. Obcinamy czas, tu bez problemu. O, fajnie, że przeciwnik zrobił to samo. Partia będzie szybka. Zagranie jakoś tak mi się to średnio podoba, ale próbować trzeba. Dopędzimy tego skoczka za chwilę. Chyba że C4. A to może być dobre. A no właśnie. Już się pojawiały takie małe kłopociki z tym, że wpuściłem tu skoczka. Ano, nie wybije to na końcu, tutaj leci, więc jakoś to się może jeszcze trzyma. Tu w ogóle mogę. Zbił? Naprawdę? Czegoś nie widziałem? Dobrze, że tego pionka w ogóle udało się wybić na C4. To nie oznacza, że kłopoty się skończyły, chociaż już się nieco pozycja może wyprostowała. Okej, okay. Tutaj. Na skoczka. To tak można? Nawet się nie zapyta, czy tak można. Dobra. Pozycja się upraszcza. W dobrej wersji chyba dla mnie, mam nadzieję. Ale spryciula, ale spryciula. Jeszcze jakieś widełki chciał mi tam porobić. O, podstawiłem. Świetnie. To muszę grać jakoś na aktywność. Kolejnego pionka podstawiłem. Nie wiem, jak to zagram, ale muszę jakoś na jakieś sztuczki grać, ale tutaj nic nie ma. Kompletnie. Kurczę blade. Nie no, masakra. Nawet sztuczki się nie udały.
To w topę mam. Nie, no dobra, wtopa nawet nie ma. Bez sensu. No da moja wtopa niestety, ale to i tak chyba tutaj mamy za dużą różnicę punktową między drugim a trzecim. Sporo porażek, ale to wszystko wynika, przypominam, z tego, że obcinam czas. Ale jakbym tego czasu nie obcinał, to bym zagrał dwa razy mniej partii. No i to by wyszło na jedno tak naprawdę. Strategia w tym turnieju jest taka, żeby te punkty robić w drużynie. Więc trzeba próbować grać po prostu szybciej. No, szczególnie jak jesteś jednym z liderów w drużynie, więc który punktuje. No niestety, nie zrobię tutaj już tego ognia. Za mało czasu, 13 minut. Chociaż może 3 partie jeszcze się uda zagrać, jakby ktoś tam też obcinał ten czas. I tak jest bardzo dobrze. Bo 3 pierwsze miejsca gdzieś tam awansuje dalej. Uwielbiam H4, jak mi grają. Uwielbiam po prostu. Co? Bije. Aj, bije, bije. Oj, podstawka, podstawka, szachuś, ale zagrałeś. Ale zagrałeś. Fatalnie. O, ale to boli. No boli strasznie. No jeszcze powalczę parę ruchów, ale to wiecie, to już też chyba bez sensu. No ale jeszcze spróbuję, póki mam tu jakieś takie, tak mi się wydaje, szanse, nie wiem w sumie na co. No, przeciwnik jak zagra tak, to dobrze by zagrał, a tak nie zagrał. To jeszcze tak. Co ja tu w ogóle mam mniej? Wszystko. Szkoda, szkoda, szkoda. Nie, no dobra, nie wygłupiajmy się. Nie wygłupiajmy się, szkoda czasu. Ale trzecie miejsce mamy. Trzecie miejsce mamy już, myślę, że spokojnie. 10 minut do końca i jest dobrze. Za dużo porażek niestety, za dużo porażek. Gdzie ja tam jestem na 8 miejscu, 30 parę punktów. No, to bzdurka. Wprawimy się jeszcze w tych internetowych blicach. Czy będzie możliwość wstępu i oglądania na żywo mistrzostw w szachach szybkich w Warszawie? Nic nie wiem na ten temat. Pewnie jeszcze organizatorzy nawet tego nie wiedzą. Znaczy może wiedzą, ale jeszcze nie ogłosili. Ciężko mi stwierdzić. Ja przypuszczam, że gdzieś tam z trybun myślę, że tak, no. Nie wiem, gram takie dziwactwa teraz, jak zauważyliście. A, dajmy się wykazać przeciwnikowi. Pomanewrujmy w miejscu. Przestawimy sobie tak gońca na przykład. Okej. Skoczek mi się tutaj zadomowił. Mamy obcego. Na ten ruch czekałem. Na przykład tak. Z planem wybicia wieżą. Potem tak i tego pionka zdejmę. A, to nie będzie takie proste jak widać, ale tak mogę zagrać. Dobra. Mamy to. Gra jest prosta. No tak można, faktycznie. Tam się zakleszczymy. Można? Bierze F4. Dlaczego on tego nie zrobił? Wieża. A wieża.
Ciężkie ruchy, coś tutaj. Ciężkie figury, no dobra. Tu skoczek D4, taki paskudny. Stałoby w miejscu wieżówka. Jak to w wieżówce teraz to wygląda? Czarne chyba są lepsze w tej wieżówce. Odcięcie tutaj dopływu powietrza przeciwnikowi, ja idę tędy. Sprytnie. Do góry. O, wpuścił mi króla. To jest dobry znak. Super. Jesteś już mój kolego. Jesteś mój. Pyk, pyk, wszystko działa. Mamy to, jakieś punkty. O, może o drugie jeszcze zawalczymy, jakby teraz wszyscy nasi wygrali, a drużyna druga Team Bruvis by wtopiła, to byłaby szansa nawet na drugie. Z arcymistrzem. Dobra. Na koniec z arcymistrzem. Zdejmujemy gońca. Arcymistrz ma te pozycje oklepane. Tak. Wiadomo. Wiadomo, B6. A i to nie jest fajne dla mnie. Otóż to. No i arcymistrz mnie dziabnął. Arcymistrz mnie dziabnął. Dobra. Za dobry był. A, po prostu Ale zobaczcie, kurczę blade, faktycznie bardzo blisko. 6 minut do końca. 5 punktów różnicy. Mamy szansę na drugie w ogóle. Ja teraz schrzaniłem. Ja teraz schrzaniłem strasznie. Za dużo porażek dzisiaj, strasznie za dużo. Leży to nie z tej ziemi. Dobrze, że obcina. Co ja gram? A, spoko. Gram to, czego nie umiem. Ale może się jakoś tam uda. Tak, w sumie można było. Co tu się uda? Uda się albo nie uda. Skoczek na wygnaniu. Czy na F7 można bić? To jest pytanie. Czy można bić na F7? Niech mi ktoś podpowie. Chyba nie można. Wzmocnijmy to jeszcze goniec G5. No, czarne mają wora po debiucie. Kwestia wykorzystania. Dobra. A, to bije. Grozi mat na D8. Pionek tu. To Forencjusz jest. Forencjusz. A, i tu jest hetman E3. Goniec E3. Co ja zagrałem? Dobra, ale to jeszcze nie jest tragedia, bo dwie figury za hetmana. Ale zobaczcie, taki wór, a ja tutaj tak podstawiam. To jest okropne uczucie. Chodzi o to, że jest walka jeszcze dla niego i to jest ten minus dla mnie. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Dobra, idziemy. A tu skoczek D5 jeszcze. Jakieś takie ciekawe rzeczy się dzieją. Wygląda to ciekawie. Aha, już nie wygląda to ciekawie. Dobra, tak. Tutaj? I po hetmanie? Dobrze patrzę, źle patrzę.
Tak. Co ja tutaj w ogóle gram? Jakieś dzikie próby czegokolwiek widzę z mojej strony. Tak. O, zagra w ogóle idealnie dla mnie. A, dobrze zagrał. Co to za poza jest? W ogóle. Oj, podstawiłem wieżę tutaj. A widzieliście? Wór dla przeciwnika. Totalny wór. Po prostu totalny wór, no. I się nic nie zgodziło. To jest jakaś masakra. Dobra. Szkoda, no zwaliłem, bo przeze mnie w ogóle nie mamy szans. Wygrałbym za dwie partie i drugie miejsce by było. Jeszcze jest jakaś szansa. Jak w minutę wygram, to jakieś punkty wlecą. Ale to w minutę musiałbym wygrać. O, wymienny, super, co ja gram. I super cud musiałby się wydarzyć. D4 mi bije. To już te ruchy nie mają żadnego sensu. Brawo, Krzysztof. Ale ty umiesz. Oddamy na F8 hetmana. Jak król F8 grali, to i niech będzie hetman F8. O, tylko że to może być. Szalone ruchy w ogóle. To już jest mało czasu. Jak 30 sekund nie będzie wyniku, to nie będzie wyniku. Tak, nie wiem, to już w sumie co grać. Bez znaczenia. No ci chyba nie będzie liczyło do rankingu. Znaczy może się liczyć, a to. Do rankingu to no, spadnę poniżej 2500 pewnie. Nie, to już nie myślę. Mam całego hetmana mniej. Nawet jak zdobędę hetmana, to i tak będzie za mało. Dobra. Minus 6, ok. No dobra, moi drodzy, cóż, ale mamy trzecie miejsce. Może ktoś jeszcze z naszych zdobędzie jakieś punkty? Mało tych punktów zdobyłem, tylko 40. Ale mówię, dzisiaj było bardzo dużo porażek, bardzo dużo. Ale to tak trzeba grać na tym czasie. W ogóle fajnie się tu gra chyba 3 plus 0. 3 plus 0 to bardzo dużo tych partii się kończy w taki fajny sposób. Mamy 24 sekundy do zakończenia tej ligi. No i dobra, mamy awans, słuchajcie, awansujemy do 6B, więc jest dobrze. Czyli kolejny turniej, kolejny awans, także pięknie, moi drodzy, pięknie. Jeszcze poczekamy na oficjalne wyniki. A zobaczcie, jeden mój punkt i byśmy byli na drugim miejscu. Jakie to wszystko jest losowe, nie? I tak brawa, drużyna. Brawo. Drużyna, brawo. Trzecie miejsce. Mamy awans. Odświeżę, o ile się da. W każdym razie, no widać, jest awans, więc jest pięknie.